Tutaj Punker i kolejny odcinek z Gotika. Więc tak, co byśmy tutaj, oczywiście z Gotika przeznaczenia, co byśmy sobie tutaj zrobili? Tak jak mówiłem, albo sobie pójdziemy z Laresem, albo na farmę tego, Onara. W sumie to gospody Onara, tam do najemników. Ale myślę, że jak już jesteśmy w tym mieście, to pójdziemy sobie z Laresem. Najpierw tutaj jeszcze ktoś od nas coś chce, widzę. Mu się tak dziwnie obraca. No i w końcu się coś wydarzyło. Tu stale się coś dzieje. Wiem, że poznałeś moich znajomych, dobrych znajomych. Attila, pan Black. Wiesz, zawsze mi się zdawało, że Black potrafi wykonać każde zlecenie. Okazuje się, że każdy w końcu trafi na lepszego od siebie. Czyli teraz ty chcesz mnie załatwić? Wręcz przeciwnie. Raczej zaproponować współpracę. Nawet domyślam się jaką. Powiedzmy, że jestem zainteresowany. Pytanie tylko, co będę z tego miał? Może 500 sztuk złota, a może coś więcej? Potem. Kogo dotyczy to zlecenie? To pewien strażnik. A konkretnie zabicie strażnika w mieście to trudne z wielu względów. Czemu sam tego nie zrobisz? Ponieważ w tym czasie muszę być we własnym łóżku. Straż coś zwęszyła i teraz nie mogę pokazywać się w mieście poza portem. Ja mogę. Dobra, to strażnik Borys. Na oku strażnicy nie wtrącają się do tego, co dzieje się w porcie. Ten jest inny, wsuwa nas w sprawy, które nie powinny go dotyczyć. Ktoś poprosił grzecznie, aby z tym skończyć. Kto? Powiedzmy, że ludzie, którzy prowadzą w porcie interesy. Zaspokajają potrzeby ludności, nie zawsze zgodnie z oczekiwaniami André. Zrobię to, skoro się podjąłem. Nie uważa jednak, że zabijanie to moje ulubione zajęcie. Ale dobry strażnik to martwy strażnik. Tak, jak i kiedy to załatwisz, to już nie moja sprawa. Pamiętaj jednak, że to miasto nawet w nocy ma oczy szeroko otwarte, no i nie próbuj go prowokować, to tylko ściągnie na ciebie kłopoty. Będzie diabelsko trudne, no to nie ukradniemy sobie tej perły. Co nam tutaj dopisało? Simon okazał się płatnym zabójcą, postanowiłem przyjąć jego zlecenie na likwidację strażnika, który zbytnio interesuje się tym, co dzieje się w porcie. Dobra, to zostawimy na razie to zadanie. Nie będziemy się na razie nim zajmować. Panie Lares, pójdziemy z tobą. Ale tutaj coś masz jeszcze, jakieś inne kwestie. Korzystałeś kiedyś z kamienia? Korzystałeś kiedyś? Nie, ale słyszałem o nich. Magowie wody nie mają jeszcze pewności, co z nimi robić. Ja już jeden wypróbowałem. Powinienem się był domyślić. Istnieje cokolwiek, na co byś się nie poważył? Nie. Jeśli nabierzesz ochoty na zabawę w teleportację, to pomów z karczmarzem Orlanem. Może wpuścić cię do swej zamkniętej jaskini. Chyba trzyma kamień teleportacyjny w pobliżu swej gospody, na potrzeby magów wody. Wyjdź z miasta przez wschodnią bramę i idź wzdłuż ścieżki. Na pewno trafisz. No stamtąd przyszedłem. Watras wspomniał, że pomożesz mi pomóc dołączyć się z gildii. Możesz mi towarzyszyć w drodze przez las gęsty na wschodzie? Jasne. Tylko po co się tam zapuszczasz? Nefarius prosił, aby poszukać dalszych ornamentów. Jedno z miejsc, które mam zbadać, znajduje się w środku tego lasu. Rozumiem. Samemu to zbyt niebezpieczne. Nie ma sprawy. Daj znać, jak będziesz chciał ruszać. Dobra. A tutaj co ty masz co do zaginionych? To samo cały czas, tak? Tak. Dobra, zapiszmy sobie i chodźmy z nim. Czemu by nie? Hey, you. Nie będę się nawet przesypiał, mamy dość dużo życia. Połowę w sumie. Dobra. Gdzie teraz? Teraz? Zapuśćmy się w ten gęsty las na wschodzie. A więc ruszajmy. Chodź za mną. No to lecimy za tobą w takim razie. Tylko czy to będzie... Poczekajcie, mamy mapę. Na wschodzie, w ten las. Chyba wiem, o który chodzi. A może nie o ten? Tam tam gdzie jest ten? Gospoda Onara? O ten las chodzi? Nie wiem, zobaczymy. Coś tutaj on chce od nas. Przemyślałeś to sobie? Naprawdę chcesz iść do tego miejsca? Tak, chcę. Tak. Dobrze, chodź za mną. To nie będzie przyjemne. Spokojnie, panie Larys. Sobie poradzimy. Na razie nie będę wyłączał nagrywania. Zobaczymy, dokąd on nas zaprowadzi. Czy tutaj coś mamy? Bo w sumie tutaj wiele rzeczy już ten... już wyekspiliśmy tutaj. W sumie to ja ekspiłem z Gorem.
jedynie. Tam mamy orka zaraz. Czy idziemy do orka? Czy idziemy do orka, panie Lares? Chyba tak. Na pewno jesteś tego pewny? W prawo. A tam mamy orka. Ej, gdzie ty leziesz? To wiecie co? Zapiszmy sobie. I chodźmy sobie po tego orka. Mam nadzieję, że on mi tutaj nie zniknie. Ten Lares. Dobra, zniknął sobie. On będzie tak znikał. To nie pójdziemy sobie jednak po tego orka. Trudno. Innym razem. Z kim innym. Bo Gor sobie nie daje rady z tym orkiem. Jedynie Lares by dał. No ale jak już nie da rady, no to nie da rady. Rzeczywiście. Tutaj dość dużo jest zwierząt chyba. Na razie widzę wilka jedynie. No. Lares, no. Baw się. Co się tak bawić z nim? Idziemy dalej. Gdzie ty lecisz? Lecisz. Dobra, chodźmy dalej po prostu. Nie będę się zatrzymywał przy każdym jednym stworku, żeby go odciągnąć. Ej, co ty wyprawiasz? Coś go powaliło. Mamy roślinkę. Następną. I roślinę. On jest nieśmiertelny, więc... No masz rację. Jeszcze jeden parszywy stwór załatwiony. Gdzie ty mnie podciągniesz? Lares, pokażcie mi tą mapę. No, tutaj to jest. To jest wschodni las? Nie widzę, żeby to był wschodni. To jest raczej taki... północny bardziej. No dobra, chyba że idziesz jakąś inną drogą. W porządku, niech ci będzie. Panie Lares. No, leć. Leć dalej. Nie będę się zatrzymywał na roślinki. Chcemy to szybko zrobić. O, masz tutaj goblina. Załatw ich. Mam ci pomóc? Nie, poradzisz sobie spokojnie. Dobra, mamy lagi. Jakieś szkieletki. Dawaj, Lares. To wszystko? Co ty wyprawiasz? Pośpiesz się. Wolałbym nie zostawać tu zbyt długo. Ja w sumie też. No, leć. A dobra, bo ja mam tutaj być. Tutaj w tej jaskini on jest? Mamy tą mapę? Chyba mu trzeba otworzyć tą mapę nową. Mapa Nefariusa. Tutaj, dobra. Trzy. Jeden zebraliśmy. Co? Dobra. Nieważne. Chodźmy tutaj po prostu. Mamy tutaj ziele lecznicze. Ogniste ziele, ognisty korzeń. Korzeń następny. O, szczaw królewski. Już trzeci mamy chyba. Bo jeden zebrałem gdzie indziej. Tam jak z Laresem szliśmy w inną drogę. Tam był gdzieś ten korzeń leczniczy. W sumie to jak XPN z Gorem. Ale czy to ważne gdzie? Ważne, że znalazłem. Dobra, jak tu teraz zacząć to? Ojojojojoj, spadliśmy. Zapiszmy sobie i zacznijmy od tego przycisku. To ekspić na razie nie będziemy. Chciałbym w końcu iść na do gospody Orlana. Onara. Tu mamy jeden przycisk. Chyba, że od tego trzeba było zacząć. Nie, tutaj nie ma przycisku nawet. Tutaj mamy ogniste ziele. Jeszcze jedno. Tu coś jest? Nie, tu nic nie ma. Tam, żeby mnie nikt nie chciał zabijać. Tutaj też nic nie ma. Ej, gdzie są te przyciski? Nic nie widzę. Tu też nic nie ma. Tutaj? Jest jeszcze przycisk. No gdzie są te przyciski? No nie, nie mówcie mi, że... trzeba się wczytywać. Co to ma być? No nie. No o co chodzi? Co tutaj trzeba zrobić? Halo? O, tutaj jest przycisk następny. I gdzie jest następny? Mamy następne ziele jakieś. Tutaj powinien być następny, ale... nie widzę go na razie.
Może drugi raz wcisnąć go, tak jak tamtego. I wtedy się pojawia. Hmm? I co jest? No nie, nic. O, dobra, jest tutaj jakiś. Oj. Lares, pomóż mi. Lares! Lares! Oj, nie wiedziałem, że tak coś się stanie. Ornament ma. Moje zadanie już skończone. Poradzisz sobie beze mnie. Czas się zmywać. Chwila. Ej. Hej. Co ty robisz? Gdzie teraz? Teraz to wróć. Dobra, no to sobie spadaj. A my w sumie to byśmy sobie już poszli tam do gospody Orlana. Tam z tym kamieniem teleportacyjnym coś jeszcze było. To byśmy sobie z Orlanem porozmawiali. A następnie do Onara. Na tą farmę jego, do tych najemników wszystkich byśmy sobie poszli w końcu. No. Panie Orlanie, czy zdarzyło ci się kiedyś korzystać z kamienia teleportacyjnego? Zdarzyło ci się... A tobie zamienić się z kretynem na mózgi! Dopóki mag wody nie powie, tak, że to ustrojstwo jest niegroźne, nawet się do niego nie zbliżę. Przydzielono mnie do pilnowania jednego z takich kamieni. To mi w zupełności wystarczy. A dasz mi ten klucz do kamienia? Gdzie znajdę kamień teleportacyjny? Niedaleko na południe od mojej gospody znajduje się jaskinia, w której magowie wody odnaleźli taki kamień. Nie mam czasu na takie rzeczy. Można rzucić okiem na ten kamień teleportacyjny? Sam by na to nie... Jasne, a co mi tam? Masz oto klucz. Nikt wejście zabarykadowałem. No dzięki. Masz coś nowego? Nie masz nic nowego. Jak? Żadna wielka sprawa. A pokaż mi swoje towary. Oczywiście. To rzeczywiście. Też nie masz nic nowego. Historia Warantu jedynie. Oraz skórzany pas. Dobra. W takim razie chodźmy sobie tam do tego kamienia teleportacyjnego. Ja wiem, gdzie to jest. To jest tutaj za chwilę. Nowe te. Mamy, weźmy się. Nie. Dużo by mnie to kosztowało. Weźmy się, naładujmy. Gdzie mamy miksturkę jakąś? Może być i ta. I sobie z nimi zawalczmy. Jak już tutaj jestem, to nie będę nawet wyłączał nagrywania, żeby z nimi walczyć. No, jak widzicie, idzie nam bardzo dobrze tym mieczem. Jeszcze się jakby go tak wyuczyć, to byłoby super. Byłoby elegancko, prawdę powiedziawszy. Ta jaskinia gdzieś tutaj powinna być. Obok tego cmentarza, co mieliśmy zadanie z... Kim? Kto to był? Iglerio i Valentino. Zabiliśmy tutaj tego obwiesia jednego. I gdzie jest ta jaskinia? Nie, to na pewno nie ta jaskinia. O ta, tutaj. O, tam są szkielety. Ze szkieletami to my nawet nie próbujemy walczyć. Chodzi mi o szkielety goblinów oczywiście. Tutaj musimy wejść. Mamy drzwi jakieś. I mamy kamień. Czy coś jeszcze jest? Kamienna tablica magii. Dobra, tutaj mamy jeszcze skórzany mieszek, żądło, eliksir. Na razie tu nie wchodzimy, bo nie wiadomo, gdzie na co przeniesie. Zapiszmy, najpierw sobie ten mieszek otwórzmy. A to co to? Następny jakiś mieszek. Dobra, teraz możemy się zapisać. I wejdźmy. Gdzie nas to przeniesie? Do magów wody. No, jak fajnie. Dobra, ale nie chcemy tu na razie wchodzić. Ja sobie wejdę tutaj później, jeżeli jak będziemy ten... do magów wody się przenosić w związku z ornamentami. Więc wczytajmy się i lecimy na farmę Onara. Czy tam gospodarstwo, jak kto tam woli, a lub tawerna. No i sobie jesteśmy tutaj już. Tam stamtąd przyszliśmy oczywiście. Tutaj mamy to wielkie jezioro. Oraz tą chatkę. I tutaj mamy Erasta. Ale najpierw zanim z nimi porozmawiamy, to chodźmy jeszcze tutaj. To weźmiemy sobie tego topielca, rozwalimy.
Znaczy, w sumie to Gor rozwali. I nie wiem, czy czasem tutaj nie jest skarb tego Grega. Możliwe, że tutaj. Tak, tutaj. Właśnie tutaj. Ja muszę zwiewać. Ej. No nie, nie wyszło coś. Kurczę. Jeszcze raz. Zapisałem się chyba. Musiałem się zapisać. Tak, zapisałem się. Jeszcze raz, trzeba to zrobić inaczej. Podpłyniemy sobie, żeby Gor go zauważył. Idziesz za mną? Płyniesz w sumie. Płyniesz. Dobrze. No, no to Gor, proszę cię. No, zabijaj go. Dobra, udało ci się. No i superowo. Zabity. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Świetnie. Cieszy mnie to bardzo. Zbieraj to, Bezi. Zawsze się przydadzą rośliny. Magienne ziele, super. Czy coś tu jeszcze jest? Nic na razie nie widzę. O, mamy tutaj Seraphis. Tu ziele. Seraphis. Dobra, magienne ziele. Coś jeszcze? Magienne ziele. Ogniste. Jeju, ile tych roślin. No jak to? Przecież nie było ich tu wcześniej. Dobra, jeszcze chyba ta. I kop bezi. Kop. Raz. Dwa. Trzy. Ach, sądzę, że coś znalazłem. No jasne. Otwórzmy sobie to po prostu. No ile? 100 sztuk złota. Spoko. Ile? 6300 złota mamy równo. Jak? Jaki zbieg okoliczności. Tak się równo uzbierało. Aż się zdziwiłem normalnie. I tak to dużo złota jak na ten etap gry. Ładne to przeznaczenie, ładne. Dobra. Panie Erast, jakie masz nowe swoje towary? Które możesz sprzedać? Nie, nie Erast. Erol, przepraszam bardzo cię. To twoja chata? To twoja. Tak, o co chodzi? Nie masz żadnych kłopotów z najemnikami? Nie czepiają się mnie, a ja nie mieszam się do ich spraw. Są dobrymi klientami i za niewielką opłatą pilnują mojej chaty, gdy mnie tu nie ma. Jeżeli on tego nie widzi, to pokaż mi. Jeśli chcesz, potrzeb jego woli. Nie chcę. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Niestety, asortyment moich towarów nie jest. Spoko. Gruchotacz, zasięg 100, broń dwuręczna, obrażenia 130, wymagana siła 95. No, no, powiedzmy. Ciężki młot, obrażenia 120, wymagana siła 120. Rzeźnik. No dobra, na razie nie zajmujemy się tymi mieczami oczywiście. To jest jednoręczna, tak czy inaczej. To dwuręczna. Okej, okay. Tu nic nie ma. Pierścień żelaznej skóry. Amulet siły. Premia do siły 10. To by nam się przydało. No, przydałoby nam się to. Stal oczywiście nam oddaj. I w ogóle to możemy mu sprzedać sobie towar i wziąć sobie ten amulecik. Mówię ci przecież nic nowego. Bierz ten amulet. Bezi. Co on wie o służbie? Dobra. I co my tutaj mamy do sprzedaży? Jakieś bronie na pewno. Ło! 10 siekaczy. Sprzedawaj to. Wszystko. Zupełnie się z tobą zgadzam. Co tutaj jeszcze? To zostawimy. Zardzewiały topór. Wszystko, co ma mniej niż nasze obrażenia. Ile mamy obrażeń z tego miecza naszego? Trzymam się od tego z daleka. 55. No to wszystko sprzedajemy. Erol, czy ty tu coś masz? Nie masz tu nic do okradzenia nawet. Hey, you! Hey, tak, you! Liczy się tylko siła, więc nie mów mi takich rzeczy. Pokaż no właśnie, liczy gdyby się tylko siła. Od nas, sprawy potoczyłyby się inaczej. To naprawdę zostawimy tego siekacza, a w sumie to jest broń jednoręczna, nie ale... Nie mów, że to nieprawda. Dobra, zostawimy. To wywalamy. Nie mów, że o tym nie wiesz. Kordelasik. Krusz, urrok. Szpada. Bierz to wszystko. Pałasz bandytów. W końcu to była to tutaj decyzja. Jeden zostawimy sobie oczywiście. To było oczywiste. Na razie po jednym wszystko zostawimy po prostu. Dużo by mnie to kosztowało. Dobra.
to wszystko sprzedawaj. Nie doszło do mnie nic. A nie mogę wszystkich naraz? To łapacz chrząszczy. Nie musiało się to zdarzyć. Ej, nie mogę chyba wszystkich naraz. On nawet nie wie. Co to było? Coś tam sprzedałem. On myśli, że zardzewiały krótki miecz sprzedałem. A dobra, to niepotrzebne. Nie mówili co innego. Zwykły miecz sprzedałem? Widzi, słyszy się to i owo. Skąd to się wzięło? Nic mnie skąd już się nie wziął zwykły miecz tutaj u niego? Nie musisz mi tego mówić. Dobra, nieważne. Sprzedaliśmy to, sprzedaliśmy. To naprawdę nie mój zwykły problem. Topór. Wszystko mogę sprzedajemy oczywiście. O takich rzeczach. Zwykły miecz, a nie, dobra, on miał tutaj jeżeli zwykły miecz. Widzi, to coś, to coś innego sprzedaliśmy. Jego woli. Chyba nie to wiem, po prostu. I topór. Ta, i tak, dobra. Liczy się tylko zwykły miecz zostawimy, bo może rzeczy. Ten. Harad będzie go chciał. Szpada. To zostawiamy. To tylko plotki. Pałka. Kilów zostawimy. Nóż na wilki. Nie mam czasu na też takie sobie rzeczy. Weź. Pałka, laska pielgrzyma. Zostawimy tak kiepska dla. Sprawa. Dla pamięci. Maczugę całą. Tego jest więcej. Wierz mi. Kosę. Kosę to też weź zmieni. Sobie. Dobra, toporek. Krótki, tam szeroki tak miecz. Chłopski miecz. On nawet nie wie. Lagi, wszystkie miecz. Sobie weź. Sierp. A zostawmy się sierp. Pogrzebacz też. Sztylecik też to weź sobie. Oczywiste. Kusza rycerska. A to skąd się tu wzięło? Co on wie o służbie? Skąd się tu wzięło? Ktoś miał tą kuszę? Nic mnie nie wiem nie skąd to się wzięło. Ale jak jest, to niech będzie. Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Kusza myśliwska. Łuk cisowy. Właściwych ludzi. Łuk wierzbowy. Krótki gdyby to łuk. Zależało od nas, sprawy wszystkie. Potoczyłyby się inaczej. 450 mów, strzał mamy. Nie ła. Dużo. Coś tutaj jeszcze jest? Lepiej. Ubranie obywatela. One są tanie, to nawet nie warto ich sprzedawać. Wytrychy, tytoń. Później musiało się to zdarzyć. Posążek nosa, skóra dzika, śledź. Sam by na to nie wpadł. Krwawy kielich jeden, akwamaryn, perła. Nie wiem, ty mi powiedz. Owcza skóra, klucz, pochodnia, czarna posłuchał perła. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Złota szkatułka. Da się te szkatułki otwierać? Widzi i słyszy się a nie to mówiłem, zdobyłem je po prostu podczas tam eksploracji. Czy coś mnie takiego. Mówi co innego. Nie da się ich. Hey, you! Tak, jakby mnie to cokolwiek to sprzedajmy je. Jak niestety, będą potrzebne, to po prostu je odkupimy. Jeżeli się będzie dało. Ornament to nie, nie sprzedajemy ornamentu. Kwarcyt, żądło, kwipicy zostawimy. Nikt się niczego nie dowie. Srebrny talerz. Co on wie? To też możemy zostawić, może ktoś będzie chciał srebra. Siarka, stara kamienna, tablica klucz goblina. Łyżka, piła. Nie musisz mi tego mówić. Zostawimy je. Grabie, skała, jeżeli on tego nie widzi, to przecież patelnia, nie smoła, wbrew jego woli. Szczypce w końcu to runiczne. Była jego decyzja. No chyba tutaj już nic nie ode sprzedamy. Nikt się niczego nie dowie. Coś miałem sprzedać, a właśnie te złote tajemnica. Szkatułki. Tu gdzieś jeszcze jedna była. Sam by na to nie wpadł. Szkatułka z klejnotami. Gdzie ona jest? Nie mogę jej sprzedać? Chyba jej nie ma. Nie mów, że o tym nie wiesz. Nie mogę sprzedać tej szkatułki z klejnotami. Nikt nie chce wiedzieć. Czy co, nie ma jej? Nie mówię ci przecież nic nowego. Czy ja ślepy jestem? Nie widzę jej. Trzymam się od tego z daleka. Wytrych? No nie ma jej, no. Nie mów, gdzie ona że jest? O tym nie wiesz. Muzyka się skończyła w dodatku. To żadna tajemnica. Ej, no. Gdzie jest ta szkatułka? Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Czy jestem ślepy? On myśli, że to takie łatwe. No, on myśli, że jest to takie łatwe. Hej, czekajcie. Nie wiadomo już, komu można ufać. Sprzedaliśmy ci to? Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Pokaż to. No, sprzedaliśmy, jeżeli no kurde. Jeżeli on widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Dobra. Nikt nie chce wiedzieć. Już myślałem, że się zgubiło. Czy coś. Co to ma być? Weźcie. Co to ma być? Jakaś noc. Mogę się przespać u ciebie w łóżku? Nie będziesz nic zły? Nic mnie już nie dziwi. Proszę cię, nie bądź zły. Nie bądź zły. Wynocha z mojego łóżka! Już się wynoszę. Ej, panie Erol. Porozmawiasz ze mną po ludzku? Tak. Dobra. No i super. Muszę się wczytywać. Dobra, to się spotkamy tutaj rano, bo oczywiście Gor zniknął w tym momencie. Panie jakiś któryś, kto to jest? Buster. Co my tu mamy? Czy ja cię nie znam? Nie znasz mnie, wiesz? Znasz mnie, oczywiście jesteś
Basterem, który nas uczył akrobatyki w Gothiku 1 w obozie najemników. A kto pyta? W nowym obozie oczywiście. Skoro tak mówisz, chcę się zobaczyć z właścicielem tej ziemi. Skoro tak mówisz, idę się zobaczyć z właścicielem tej ziemi. W rzeczy samej. Nie wyglądasz na niebezpiecznego. Dzięki, tu masz rację, zdarzyło mi się zabić bestię czy dwie. Chcesz się przekonać? A dajmy to. Tu masz rację. Tak, koleś. Po latach uczysz się wyłapywać takie rzeczy. Tutaj często walczymy z orkami. Albo ze strażnikami z miasta. Strasznie uparte z nich gnojki. Hehehe, imponujący. No i masz na myśli prawdziwych orków? Tych wielkoludów? Masz na myśli prawdziwych orków? Tych wielkoludów? Jedną chwilkę. Stroisz sobie ze mnie żarty? Ależ skąd? Ty robaku! Naprawdę się o to prosisz, co? No oczywiście. No to chodź i pokaż mi, co umiesz, bohaterze. Już. Chodź tutaj. Tylko żartowałem. W każdej chwili. W każdej chwili. No to podejdź bliżej, koleś. No już. Ale to tamten też będzie mnie atakował? Nie, dobra. A! Łatwo. Nie daj się. Nie, oj. On nam odebrał prawie całe życie. Dobra. O, na trzy razy poszedł. Spoko. Łuk cisowy. Mam nadzieję, że nie będziesz na nas zły. A ty, panie? Arendt? Jak leci? Czego chcesz? Jeśli się zgubiłeś, to idź dalej ścieżką i zasięgnij języka na farmie Onara. Wcale się nie zgubiłem. Więc, czego chcesz? Co mi możesz powiedzieć o okolicy? To malownicze miejsce, prawdopodobnie jedno z piękniejszych na Korinis. Sam zobacz, jak pięknie wyglądają te wodospady. Na środku jeziora jest wysepka i parę dni temu widziałem tam topielca. Znajdziesz tam sporo roślin. Sam bym tam poszedł i je pozbierał. Tekla na pewno by się ucieszyła i poczęstowałaby mnie gulaszem. A co możesz mi powiedzieć o farmie? Uważaj, z kim tam rozmawiasz i pilnuj się podczas snu. My, najemnicy, nie przepadamy za żółtodziobami. Rozumiem. Koniec. Dobra. I co, panie Baster? Dobrze już, dobrze. Czego chcesz? Chcę się dowiedzieć czegoś więcej o najemnikach. Chcę się dowiedzieć czegoś więcej... i okolicznych terenach. Niewiele mogę ci powiedzieć o tej okolicy. Lepiej popytaj wieśniaków. A jeśli chodzi o nas, najemników, mamy bardzo prostą zasadę. Jeżeli potrafisz dotrzymać pola, jesteś z nami. Wydaje mi się, że nadajesz się na jednego z nas. Dzięki. Nie myśl se jednak, że w naszej ostatniej walce brakło ci szczęścia. Na farmie jest mnóstwo chłopaków, którzy są lepsi ode mnie. Na przykład Sentenca pilnuje wejścia na farmę. Nie zaczynaj z nim walki. A co z tym Sentenzą? Kiedy przyjdziesz na farmę, będzie chciał wyciągnąć od ciebie trochę złota. Robi tak ze wszystkimi nowymi. Na twoim miejscu bym zapłacił. Ja tak zrobiłem, a potem on na mnie głosował. Powiedział, że przysługa za przysługę. Straciłem całe moje złoto, ale nie było tego za wiele. A ostatecznie byłem z tego zadowolony. No. Widziałem kiedyś, jak pobił kolesia, który postanowił mu nie płacić. My mu nie zapłacimy. Dzięki za wskazówkę. Przykro mi. W rzeczy samej. Ma dla ciebie jakąś wartość? Nie. Proszę, 5 sztuk złota. Nie. A masz, weź sobie. Trzymaj. 5. Dzięki. Koniec końców, wygląda na to, że jednak mogę dzisiaj wieczorem... No proszę bardzo. Możesz mnie nauczyć lepiej walczyć? Może będę mógł dać ci wskazówkę. Czy... Broń jednoręczna. A spadaj z tą bronią swoją jednoręczną. Wynoś się. Właściwych ludzi. A on nie chciał czasem od nas tego? Roków cienia stworów? Coś takiego? Czy to nie w tym rozdziale? To chyba nie w tym rozdziale. On myśli, chociaż, że to takie łatwe. Chociaż wiecie co? Ja się zapiszę na innym sejfie i zobaczymy, jak się poprowadzi rozmowa, jeżeli będę tak przytakiwał. Pewnie nie będzie nas lubił itp. I tak go pobijemy. On nawet nie wie, jak się wydaje mi się, że te rogi cienia stwora w innym rozdziale są, ale chciałbym tylko zobaczyć. To samo.
I tak nic nie było, tak jak mówiłem, te rogi są w następnym rozdziale, czy tam w trzecim, czy czwartym, nie wiem w którym, ale w którymś tam są. Że on będzie chciał rogi cięstworów skupować od nas za 300 sztuk złota chyba. Ale nie wiem, jak to jest w przeznaczeniu. Może jest inaczej. Nie mam zielonego pojęcia. I jak porozmawiałem sobie z nim, dawałem te kwestie takie, że taki Bezilizus, to on był taki dla nas niemiły. Chodzi o to, że no nie nadajemy się na najemników itp. Że taki mięczak bezi itp. No wiecie, o co chodzi. Dobra, chodźmy sobie dalej. Zostawmy już tego Bastera. Szkoda, że on nie może nas nauczyć akrobatyki. Jak na razie. W ogóle, czy się da akrobatykę uczyć? Da się? Chyba się nie da. Jedynie kodami. Chociaż nie mam pojęcia. Może się i da. Byłoby dobrze, jakby się dało akrobatyki uczyć. Ale jak nie, no to trudno. Rozwalam Igor? Czy nie? A dobra, jeszcze nie. Chodźmy sobie prosto po prostu. Prosto po prostu. Kogo tu mamy? Grega. Oddajmy ci skarb, jak na razie jeden. Dobra. Tutaj jeszcze mamy grzybki. O, tu mamy następny ornament chyba. Tak, powinien być tutaj następny. A ta mapa jak wygląda teraz? Mapa Nefariusa. A, dobra, w ten sposób. Hej! Wszystko w porządku? Przypomnij mi, gdzie dokładnie zakopałeś swoje rzeczy? Wszystko w porządku. Nie do końca. Najemnicy nie okazali się szczególnie pomocni. Myślałem, że mają w sobie trochę ikry. Ale wychodzi na to, że to zgraja zadufanych w sobie pyszałków. Jak ci idzie poszukiwanie moich zakopanych skarbów? Znalazłeś już coś? Nie, jeszcze nie wszystko. No to bierz się do roboty. To chyba nie takie trudne, co? Czego chciałeś od niego? Czego chciałeś? Przecież wiesz, szukam tego faceta w czerwonej zbroi. Ale ci idioci też nic nie wiedzą. Rozumiem, że szukasz niejakiego Dextera. Cholera wie. Nie mam pojęcia, jak się nazywa. Wiem, gdzie możesz go znaleźć. Co powiesz na to, żebyśmy poszli razem? To tylko taki pomysł. Co powiesz na to, że... Mam z nim stare porachunki. Nie potrzebuję towarzystwa. Wiem, gdzie możesz go znaleźć. Naprawdę? Gadaj. Niedaleko stąd. Wygląda na to, że przewodzi groźnej grupie bandytów. Ha, ha, tak, to on. Wiedziałem, że zaszył się gdzieś w okolicy. Stary szczur lądowy. Muszę teraz jedynie zajrzeć do wszystkich nor i dziur na tym terenie. Znajdę te świnie. Nie potrzebuję już twojej pomocy. Co? Nie potrzebujesz już mojej pomocy? Oż ty, Gregu. Sami go znajdziemy. Wiesz? Hey, you. Ty kurde, nienormalny Gregu. A wczytajmy się. Dajmy sobie to tylko taki pomysł. Pewnie nie będzie można. Ale można zobaczyć. Dlaczego nie? Po to są te sejwy. No i super, nie zapisałem się przed Gregiem. No jasna cholera. Jeszcze grzyby musimy od nowa zbierać. No żeście strzeli coś. Dobra, ciemny grzyb. W sumie mięso kopacza. No, Gregu. Hej. To weźmy wszystko, pomińmy. To też. To też. To też. Dobra, i to. To tylko taki... No dobra, panie Greg. Dostaniesz ode mnie łom. Wiesz? Co za... jeba... Ach, nie będę przeklinał. Co za idiota. Nie zapisanie się. Kurde, no. Co za... nieszczęśliwy wypadek. No, żeście nieście coś strzeli, bezi. Czemu nie dałeś mi expa? Dobra, teraz mi dasz expa. I co byśmy tutaj zrobili jeszcze w tym odcinku? Myślę, że w tym odcinku byśmy sobie jeszcze... No, hej, hej. No, wszystko w porządku, super. Masz to wszystko. To też. To też. I to też. Dawaj doświadczenie. Super. I chodźmy sobie tutaj. Myślę, że sobie zdobędziemy
następny ornament. Porozmawiamy z tymi tutaj kolesiami. Na pewno tutaj jacyś farmerzy są. Może zdążymy sobie wykonać jakieś zadania, a w następnym odcinku sobie już pójdziemy tam, do najemników, się pobawić z nimi. No, ktoś tu jest? Jest tutaj ktoś, oczywiście. To tu jest roch jakiś. Jak tam plony w tym roku? Pewnie dobrze, panie. Miłe, masz miłe towarzystwo. A no, miłe, panie. To samo? Pewnie dobrze. Tak, 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 to samo. Powinna zniknąć ta kwestia. Rega. Jak idzie... Nie jesteś jednym z nas, a? Nie jestem. Zmyka... Dlaczego? To miejsce nigdy nie było rajem, ale przynajmniej mieliśmy spokój, pracując dla Sekoba. Ostatnio sytuacja stała się nie do zniesienia. Wszędzie grasują bandyci, polne bestie niszczą nasze zbiory, a właściciel ziemski staje się coraz bardziej bezwzględny. Czyżbyś bała się właściciela? Jasne. Wystarczy, że nie spodoba mu się twoja gęba, a zaraz naślę na ciebie swoich najemników. Tak kończy wielu, którzy mają jakieś ale. Wolimy więc trzymać gęby na kłódkę. Czy najemnicy nie powinni zająć się polnymi bestiami? Nie wiem, za co im płacą, ale na pewno nie za pomaganie nam, prostym ludziom. Sprawa polnych bestii to problem chłopów wynajmujących ziemię od Onara. Jak chronicie się przed bandytami? Nie chronimy się. Uciekamy. Cóż innego nam pozostaje? Uszy do góry. To niełatwe, kiedy pracuje się dla kogoś tak bezwzględnego jak Sekob, nadzorca niewolników. Mhm. No niełatwe, masz rację. Czy coś tutaj mamy? Tutaj na pewno będą przyciski jakieś. Mamy ogniste pokrzywy, roślinki. Tutaj zawsze jakieś roślinki są obok tych takich statuetek. W sumie to nie statuetek, tylko kamieni. W kształcie litery odwrócone U. Albo Pi. Bardziej Pi. Albo odwrócone U. Jak to woli. Rdeścik. Dobra, coś jeszcze. Ognista pokrzywa. Ogniste ziele. Rdeścik. Roślina lecznicza, roślina lecznicza. Roślina, ziele lecznicze. Dobra, mamy tutaj przycisk. Sobie go wciśnijmy. Czy to wszystko? Nie, to nie wszystko. Jeszcze jeden przycisk, czy tam dwa. Na każdym powinien być przycisk chyba. Tu nic nie ma. A tu? Jest coś? Nic tutaj nie ma, a tu? Halo, gdzie są przyciski? Nic nie widzę. Tutaj mamy przycisk. Dobra. I teraz tutaj powinien się pojawić. Jest? Czy nie ma? No, gdzie? Nie ma. Halo. Ej. Ej, ej, ej. Gdzie jest przycisk? Nie ma przycisku. O, dobra, jest. Wcześniej go tu nie było. No, baw się. Kor. Kor. No, kor. Co to miało być? Co to miało być, no? Dobra, poradzimy sobie jakoś. Dobra. Gor, poradzisz sobie. Gor! Dobra, poradził sobie. Super. Masz ornament? No. Masz ornament. Dobra. Świetnie. No to w takim razie... Dobra, bo tutaj mamy tą farmę. Czy my chcemy teraz iść na tą farmę, czy w następnym odcinku? Kurde. Zapomniałem, że tutaj jest więcej niż... Zapomniałem, że jest tutaj farma Sekoba. Chciałem zostawić to na cały odcinek, czy tam połowę. Dobra, to byśmy sobie poszli w następnym odcinku na te... Porozmawiali z tymi ludźmi. Jak zostanie czas, to jeszcze na... Do gospody, czy tam farmę Orlana. Nie Orlana, Onara. Właśnie. Dobra, no to mam nadzieję, że odcinek się podobał i jeżeli tak, to nie zapomnijcie łapki w górę oraz komentarza i do zobaczenia w następnym. Na razie.